Hej moi mili, z tej strony oczywiście Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Mamy wakacje, ja jestem na tych wakacjach, znasz życie, nagrywam przed wyjazdem ten unboxing i powiem wam, że długo chodziłem wokół zrobienia unboxingu tego samochodu. Myślę, że warty jest ten model przede wszystkim unboxingu, mimo tego, że jest w skali 1,35, ponieważ jest bardzo ciekawym modelem, wydanym przez ukraińską firmę ICM. Jest naprawdę dość dobrze wykonany, zresztą sami się zaraz przekonacie. Model ukrywa się pod numerem 35505. Tak prezentuje się pudełko. Tu mamy jedno malowanie tego modelu tylko. No i zaraz sobie zobaczymy, jak on prezentuje się w środku. ICM standardowo daje bardzo porządnie wykonaną instrukcję. To są wszystkie elementy do tego modelu. Są oczywiście dostępne blaszki do tego modelu, jeżeli ktoś sobie życzy. I zaczniemy oczywiście od instrukcji. I tutaj bardzo fajnie właśnie ICM zrobił to, że napisał o tym modelu kilka ciekawych informacji, podstawowych, bez szaleństwa. Zaproponował nam również kolory farb, model Mastera tylko niestety. No i zobaczymy, co jest dalej. W instrukcji znajdziemy też kalkomanię. Na drugiej stronie, standardowo jak większość firm produkujących modele, jedna rzecz. Zewnętrzne okładki są z papieru lakierowanego. Na drugiej stronie mamy wyszczególnione właśnie elementy, co znajdziemy w środku. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery ramki. Tutaj mam takie dwie malutkie z szybami i mamy opony oddzielnie wykonane z gumy. Następnie wszystkie elementy, etapy składania. Widzimy, że jest bardzo fajnie też odwzorowany silnik. Tak jak powinien być, bez szaleństw. Jeżeli ktoś chce go bardziej odwzorować, no to proszę bardzo, druciki, rurki, kabelki, nie ma problemu, jest taka możliwość. No i kolejne etapy budowania tego modelu. Rama jest naprawdę nieźle tutaj zdetalowana. No co widać po samej instrukcji, tak, że bardzo ładnie jest zrobiona, ale też nie przesadzona. Parę elementów widzimy, że ze względu na technologię jeszcze nie są w jednym kawałku odlane, tylko w kilku, co widzimy tutaj i następnie te elementy wklejamy w ramę, praktycznie już samą ukończoną. No i jest, powiem wam, co sklejać. Poradnik małego mechanika samochodowego, powiem wam. No i następnie jest pokazane, jak skleić całą nadbudowę ramy. I powstanie nam naprawdę bardzo ciekawy model. Właśnie zobaczymy też, tak, mamy dwa karabiny Mausera, oczywiście, nawet cztery, przepraszam, cztery karabiny Mausera po lewej i prawej stronie. Mamy fajnie zrobione też fotele. Koło zapasowe jest wewnątrz. Powiem wam, że bardzo ciekawie to wygląda. Ja ten to jest, już ma swoje lata ten model. Narzędzia są oddzielnie, fajnie można zrobić właśnie złożoną plandekę. Szkoda też, powiem wam, że nie szkoda. Już nic.
tak po złożeniu. I widzimy, że mamy chyba przezroczyste elementy oszklenia. Super sprawa. No i co tu mamy za malowania? Z terenu ZSRR, lato 41 rok, lato 42 rok, jesień 42 rok i posłuchajcie, lato 43 roku. Czy one się czymś różnią? Czy tu są na przykład jakieś elementy na przykład umożliwiające? Nie, wszystko jest taki sam model po prostu. No i tyle, jeżeli chodzi o samą instrukcję. Teraz pokażę Wam, właśnie, dobrze, pokażę Wam kalkomanię. Mamy typowe tablice rejestracyjne Wehrmachtu, chociaż powiem Wam L, jeżeli ktoś wie, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem, na przykład tak mi się wydaje, bo mamy WH, rejestrację WH i WL, czy to nie jest przypadkiem Luftwaffe, ewentualnie inne jednostki, bo Wehrmacht to jest tak ogólnie też powiedziane, ale w każdym razie mamy odznaki też poszczególnych jednostek, mamy zegary na tablicę i powiem Wam, że naprawdę bardzo sympatycznie to wygląda. Nadruk nie jest przesunięty, wszystko jest tak jak potrzeba. No, a pozostałe informacje wyjdą w praniu. No, a teraz trzeba sobie obejrzeć ramki. Jeżeli chodzi o ICM, powiem Wam, to sklejałem jedynie 7.2. Nie miałem jakichś tam problemów. Bardzo fajnie popakowane, w torebki zaklejane, nie to, że rozrywamy, tylko możemy następnie zakleić. Jest to bardzo estetyczne. Tu trzeba przyznać, że estetycznie jest zapakowane. Tak prezentuje się oszklenie. No i właśnie, oszklenie sobie sprawdzimy na tekście. Czy nam coś załamuje? No ni diabła nie chcę. Są bardzo fajnie wykonane szyby. Tu mamy reflektory. Jedną, drugą, kolejną lampkę. Jeżeli chodzi o grubość, no to sami zwróćcie uwagę. Za grube nie są, ale cieniutkie też nie. Takie akuratne. Jeżeli chodzi o opony, ogólnie tak powiem koła, no to jak już zapewne zauważyliście podczas wyjmowania, opony są wykonane z tworzywa no gumopodobnego, albo i samej gumy, no powiedzmy tak to nazywamy. I to są właśnie te koła. Zapewne zaraz będą się odezwał osoby, że pewnie te koła parcieją. Nie wiem, może, jeżeli przetrzymuje ktoś 20 lat model w szafce, to i może sparcieć, nie? Tak prezentują się koła. Może nie jest to jakiś szczyt technologii wykonania tych kół. Nie mamy żadnych napisów. Trzeba trochę je ogolić tutaj na szwie. Zresztą sami zobaczcie. No wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał wymienić sobie, nie mamy nic, to proste koła, po prostu protektor. Ale protektor jest poprawnie zrobiony. Standardowy protektor, taki terenowy, terenowo-szosowy, bez żadnych wybryków. I jest to opona zrobiona właśnie do tego modelu. Tu mamy zresztą numer katalogowy 35505, tak jak ten model. Jeżeli chodzi, no powiem Wam, nie jest to jakaś taka guma, co momentalnie się ugina, jest dość twarda. A niektórzy nawet po 30 lat trzymają modele. No jest to skandal, powiem Wam, blokowanie modeli ludziom, którzy by z miłą chęcią skleili. Dobra, posłuchajcie. Teraz mamy ramkę B.
Dobrze, posłuchajcie. Mamy ramkę B. I ramka B to są elementy podwozia, całej kabiny, błotniki, maska. No i powiem wam, że naprawdę całkiem sympatycznie jest to wykonane. Fajny kolor plastiku jest. Tak jest, tak są wykonane detal na błotnikach. Całkiem przyzwoicie to wszystko wygląda. Wiadomo, że na przykład tak jak tutaj mamy, powiedzmy, maskę, tak, to pewnie niektórzy będą chcieli zrobić na przykład otwartą. Pewnie pokuszą się o zakup dedykowanego zestawu elementów fototrawionych. Bardzo fajnie jest odwzorowany zawias, no bo wiadomo, że ono się tak otwierała, ta klapa do góry. I teraz sobie zobaczymy tak. Tak wygląda wnętrze karoserii. Powiem wam, że jest wszystko gładko. Tutaj troszeczkę widać takie wypychacze, ale powiem wam, że tego kompletnie nie widać, bo to jest ta część zamknięta, ale tutaj to, co widzimy, no to zero śladu wypychacza. Od spodu kabina. No i tym sobie właśnie zamykamy, to montujemy tutaj. Bardzo fajne są te samochody. Powiem wam, że ja naprawdę teraz marzę o tym, żeby się ukazały Volkswageny Garbusy w różnych wersjach. Naprawdę bym się nie pogniewał i gdyby się ukazały wszystkie wersje, łącznie z wersjami no, cywilne jak najbardziej, ale wojskowe też wersje różnego typu, w różnych wariantach, to naprawdę bym był very happy, szczęśliwy. Bo to, co wypuściło kiedyś Military Wales, no to powiem wam, to naprawdę dla jakiegoś narwańca, wielkiego fana. Zewnętrzna strona drzwiczek, wewnętrzna. Przepraszam, nie drzwiczek, co ja gadam, to nie są drzwiczki. To są, posłuchajcie, na tył bagażnik. No i kolejna ramka. No i tu mamy karabiny. I powiem wam, że tak na pierwszy rzut oka, jak się patrzę na te Mausery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć Mauserów mamy. Mamy fajną kierownicę. No to powiem wam, że bardzo, bardzo przyzwoicie to wygląda. Zobaczcie nawet na detal samych szczypcy. Mauserątka też bardzo fajnie się prezentują. Zwrócę uwagę na łopatkę. Zawsze mnie, nie wiem dlaczego, ale zawsze patrzę na łopatę, jak jest wykonana. No i ta szufla tutaj jest naprawdę łopata. Naprawdę fajnie jest zrobiona. Siekierka jest tak samo fajna. Tu są elementy detalu, różnego typu klamki, uchwyty. Nie mam zielonego pojęcia, co to za element. Ale w każdym razie, wiecie co, jak tak się przyglądam, to przyzwoicie to wygląda. Tak prezentuje się kierownica. Tak klakson w kierownicy. Rura wydechowa, chyba to jest element rury wydechowej, to kilof mamy też oczywiście, czyli narzędzia takie techniczne, inżynieryjne mamy. Bardzo przyzwoicie wykonany element. No i tu mamy takie dwie rameczki, posłuchajcie, z kołami, felgami. I to są oczywiście dublety. Tak prezentują się koła zewnętrzne, tak od drugiej strony. Schowam ten element, żeby kamera nie głupiała. Zewnętrzne, wewnętrzne elementy. No tutaj mamy w ten sposób, ze względu na to, że nakładamy, zamykamy drugim elementem, tak? Bo to jest podwójnie składane, że jak bierzemy sobie oponę, wtykamy z jednej strony, z drugiej, dziękuję, sklejono. I takie ramki mamy dwie sztuki. No i teraz mamy kolejną taką mniejszą ramkę.
No genialnie, jest bardzo fajnie zrobione, wiecie co, naprawdę. Tak przyzwoitego, fajnego, miłego dla oka modelu. Pewnie to też ten kolor plastiku robi swoje. Tu mamy drzwiczki. A tu mamy elementy tej plandeki właśnie złożonej. Zwróćcie uwagę, jak to się prezentuje. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jest odpowiednio wyprofilowane. Mamy tutaj fałdy złożonego właśnie materiału. Tu mamy sam materiał też fajnie pofalowany. Tak prezentują się drzwiczki bez klamek. Tak się prezentują drzwiczki od wewnętrznej strony. I też trzeba tu jakiś element wklejamy. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj nie ma żadnego wypychacza. Czyli te elementy, które są widoczne z zewnątrz, jak przylukamy, powiedzmy, patrzymy się na sklejony model, to nie ma prawa być żadnego wypychacza, żeby nie, no bo usunięcie tu wypychacza trochę będzie upierdliwe. No i popatrzmy tutaj. Oj, 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 oj. Rama. No i powiem wam, że zatkało kakao. Ale kurczę, jak jest rama do oszklenia zrobiona. Popatrzcie. Super. Wycieraczki są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Element. Tu jest sama rama. Nie jest to Lancia 3RO od IBG, gdzie musimy wszystko budować od razu. Z części. No, mamy bardzo fajnie zrobioną ramę. Bardzo fajnie różnego typu mamy tutaj gumowe takie nadkładki, najprawdopodobniej resort jest. Nie znam się na samochodach kompletnie. Tu mamy jeszcze element do plandeki najprawdopodobniej. Ale powiem wam, że detal jest naprawdę prima sort. Tu mamy kanapę. No z tyłu mamy całe dwie kanapy z oparciami. Powiem wam, że nawet jak to jest tyle części, jest to 3/5, można się trochę przerosnąć może czasami model z ilością części, ale powiem, że normalnie ślina cieknie. Tu mamy tak samo, no a to pokazywałem właśnie, tu mamy, nie wiem czy to jest siedzisko i oparcie, chyba tu są siedziska, a to są oparcia. Tu mamy foteliki dla kierowcy i pasażera siedzącego koło niego. No i powiem wam, że tak się przyglądam. No to jest naprawdę bardzo porządnie wykonany model. Zwróćcie uwagę na zawieszenie, elementy związane z zawieszeniem. Patrzę na ekran kamerki, troszeczkę jest jaśniejszy ten plastik. Ten jest bardziej przypominający kolory afrykańskie. Ciemniejszy jest. Tu mamy knotka, znaczy notek, tu, który wklejamy sobie tam w podstawkę, jest nóżka oddzielnie. No i patrzcie sobie dalej. To jest od drugiej strony. I wypychacze są widoczne od spodu elementów, autentycznie patrzę, to są tylko od spodu elementów, które są zasłonięte, niewidoczne. Ale ta rama, jak się podjarałem tą ramą, super zrobiona jest. Ha. No i powiem wam, że te elementy to są osłony pewnie gumowe na jakieś amortyzatory. Ja nie, noga jestem z motoryzacji, ja bardzo lubię jeździć samochodem. Siadam sobie z przodu lub z tyłu i wistawio. Silnik też jest całkiem przyzwoicie zrobiony. Elementy silnika tak samo. Ciekawe ile jara na stówę. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Widocznie to jest wiatrak. Taki z przodu śmigiełko. Tutaj mamy paski klinowe. Ha, można się trochę podszkolić. To są chyba elementy związane z siedzeniem na przodzie. Tu mamy też jakieś rusztowanie. Ale układ sterowania jest jaki fajny. Trzeba pamiętać, że to jest 4x4. No, powiem wam, że smakowity model. I samochód. No, ile można gąsienicę sklejać?
Tak prezentuje się ten model. No powiem wam, że naprawdę super, bardzo mi się spodobał ten samochód. Ja go raz oglądałem, posłuchajcie, przez papierek, czyli przez folię. Tak jak przyszedł jakoś do sklepu i powiem wam, że mi się spodobał. O, tu widzicie, jest właśnie mocowanie tego koła zapasowego. A z tyłu skrzyneczka jakaś ląduje. Mamy szperacza od strony pasażera. No powiem, lustereczko, powiedz prawdę. Mamy i tutaj knotka montujemy, czyli lampę tą notek i mamy dwa reflektory. Kurczę, naprawdę bardzo przyzwoity model. Posłuchajcie, jest oczywiście w ofercie sklepu. I myślę, że teraz troszeczkę skupię się też na modelach w trzypiące. I one powinny być ogólnodostępne w sklepie. Wypoczywajcie, to już koniec na dzisiaj, jeżeli chodzi o unboxing Jorge'a. Odpoczywajcie sobie, no jest upał jak jasny gwint. Prawie ponad 40 stopni chyba dzisiaj jest na słońcu, więc siedźcie pod dachem w cieniu, wiatraczek albo klima. Ja wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Link do sklepu znajdziecie na dole w opisie. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.